Nazywam się Waldemar Kurek-Musakowski i podzielę się z Wami swoją wiedzą o Całunie Turyńskim, którą postrzegam jako pewien dar, życiową misję. I może Was to zaskoczy, ale nigdy wcześniej nie interesowałem się Całunem Turyńskim. Nie widziałem go na żywo i nie uczestniczyłem w żadnych badaniach naukowych. Jednak dzięki Bożej instrukcji udało mi się rozszyfrować pewne tajemnice zapisu obrazu i mogę Wam pokazać nieznane dotychczas zdjęcie twarzy Jezusa Zmartwychwstałego, które w pewnym sensie zostało ukryte w Całunie Turyńskim. Wraz z nim ujawnię również inne wizualne przykłady potwierdzające zapisy ewangeliczne o Jezusie Chrystusie i Jego Matce Marii. Mam nadzieję, że w tym filmie uda mi się rozwiać wiele różnych wątpliwości związanych z Całunem Turyńskim i udowodnić sceptykom i niewierzącym, iż naprawdę nastąpiło przebudzenie Jezusa ze śmierci. Choć prawdziwa wiara nie wymaga dowodów, to mam nadzieję, że to, co zobaczycie, również Was przebudzi do wiary w Jezusa. Stąd też w tytule podwójne przebudzenie. W tym materiale nie będę nawiązywał do prawd ogólnych, już wcześniej opublikowanych przez różnych badaczy Całunu Turyńskiego, gdyż wiele filmów i publikacji oraz dywagacji naukowych znajdziecie w internecie. Natomiast przejdę do własnych doświadczeń i pokażę, czym jest Całun Turyński i jakie dotychczas nieznane informacje zostawił nam Bóg oraz jak można je odczytać. Swoją wiedzę i doświadczenie skonsultowałem z różnymi badaczami Całunu Turyńskiego, fotografami, osobami duchownymi i charyzmatykami. Przekonałem się jednak, że pewnych zjawisk nie da się wytłumaczyć, gdyż wykraczają one poza możliwości rozumowania ludzkiego umysłu. Ale przejdźmy do rzeczy. Dotychczas większość badaczy zajmowała się głównie badaniem samego Całunu Turyńskiego. A chcąc dowiedzieć się czegoś więcej o Jezusie, powinniśmy skupiać się na tym, jak odszyfrować zapisaną na Całunie wiedzę. Ja poprzez dar poznania dowiedziałem się, że Całun Turyński to nie tylko płótno pogrzebowe Jezusa, ale również, a może przede wszystkim, rodzaj nośnika pamięci, na którym oprócz odbicia ciała zapisane są pewne informacje z życia Jezusa w postaci przestrzennego obrazu, czegoś w rodzaju hologramu. Boska technika i geniusz pozwoliła na jednoczesne zapisanie na Całunie Turyńskim zarówno pozytywowych, jak i negatywowych obrazów oraz form płaskich i przestrzennych. Niektóre z nich są widoczne na pierwszy rzut oka, a inne ukryte. Obrazy często też wzajemnie się przesłaniają. Dlatego, aby coś zobaczyć, drukowałem zdjęcia na przezroczystych foliach i fotografowałem lub skanowałem, podświetlając od przodu lub od tyłu. Błysk światła powodował jakby rozpakowanie pliku. Zaskakujące jest też to, że pojawianie się pewnych obrazów wymaga korelacji przedniej i tylnej części ciała odbitego na Całunie Turyńskim lub ich przesunięć poziomych i pionowych względem siebie. Pewne elementy z Całunu Turyńskiego pojawiają się, a inne znikają lub też łączą się z innymi relikwiami i powstaje całkiem nowy obraz. Pozostałe relikwie to chusta z monopello, zwana też chustą świętej Weroniki, która przedstawia wizerunek twarzy Jezusa cierpiącego podczas jego drogi krzyżowej. Gdy przyjrzymy się twarzy z chusty, zobaczymy opuchniętą i zdeformowaną od wielu uderzeń twarz ciężko pobitego i odwodnionego Jezusa, którego oczy wyrażają skrajne wyczerpanie. A to głównie oczy pokazują stan emocjonalny człowieka. Kolejną relikwią jest chusta z Owiedu, którą otarto twarz Jezusa po śmierci i jednocześnie użyto jej do zatamowania wypływu krwi z nosa i z ust. A kiedy ciało Jezusa zostało owinięte w całun i złożone w grobie, chustę położono na jego twarzy. Mamy też niezwykłe zdjęcie Jezusa, wykonane w XX wieku przez stygmatyka brata Elia Cataldo. Jezus, ukazując się bratu Elia na ścianie kościoła, pozwolił się sfotografować i pokazał nam, jak wyglądał przed drogą krzyżową. Aby też lepiej zrozumieć temat, spójrzcie na schemat przedstawiający płótna grobowe Jezusa. Jeżeli uporządkujemy wizerunki Jezusa w pewien schemat, to okaże się, że nie mamy obrazowego potwierdzenia zmartwychwstania Jezusa. A przecież właśnie zmartwychwstanie jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Powinniśmy pamiętać, że prawdziwa wiara nie wymaga dowodów, a najważniejsze są zapisy ewangeliczne. Pomimo to, większość z nas ma syndrom niewiernego Tomasza i jak czegoś nie zobaczymy, to nie uwierzymy. Spróbuję więc udowodnić, że wizerunek Jezusa Zmartwychwstałego naprawdę istnieje i to tylko potwierdza Jego zmartwychwstanie. Zanim przejdę do sedna i zaprezentuję własne odkrycia,
chciałem powiedzieć kilka zdań o sobie. Przez ostatnie kilkanaście lat moim życiem był świat biznesu i wyjątkowo ciężko było mi nagle odnaleźć się w roli osoby, która ma zająć się odszyfrowywaniem tajemnic całunu turyńskiego i pozostałych relikwii. Dlatego dość długo to ukrywałem, nawet przed rodziną i znajomymi, gdyż tak po ludzku obawiałem się, że zostanę wzięty za szaleńca. W końcu zdecydowałem się to ujawnić, bo otrzymałem w życiu tak wiele dowodów, które dały mi przysłowiowego kopniaka do działania i spowodowały, że wyzbyłem się obaw i uwierzyłem. Niestety chęć ujawnienia tej wiedzy najwyraźniej okazała się dla szatana niewygodna i próbował mnie od tego pomysłu odwieść, życiowo doświadczając psychicznie, fizycznie i materialnie. Sądzę, że chciał spowodować, żebym zwariował lub popełnił samobójstwo, a wtedy to, co za chwilę zobaczycie, nie zostałoby ujawnione. W pewnym sensie to mu się udało, gdyż straciliśmy z żoną cały majątek, a ja zostałem totalnie zblokowany zawodowo i utraciłem zdolność codziennego zarabiania. Każda podejmowana przeze mnie inicjatywa biznesowa czy chwilowa praca owocowały stratami finansowymi moimi i tych, co próbowali pomóc, aby tą niemoc przełamać. Odwrócili się też ode mnie znajomi w obawie, że ten pech przejdzie na nich. Doświadczyliśmy też różnych zjawisk paranormalnych, ale to już inna historia, której nie będę tutaj rozwijał. Jednak w życiu czasem bywa tak, że trzeba upaść, a potem się podnieść i dostrzec, co tak naprawdę jest w życiu ważne. Dzięki wsparciu żony i dzieci nie poddałem się, a mój przypadek jest świadectwem, że pomimo różnych przeciwieństw losu, każdy z nas, zwykłych ludzi, może doświadczyć zjawiska, które wielu określa jako dotknięcie Boga. Pierwszy raz miałem kontakt z całunem turyńskim wiosną 2013 roku, kiedy przeglądając różne publikacje prasowe i internetowe przeczytałem artykuł o nowo wybranym papieżu Franciszku. Obok tego artykułu była krótka wzmianka prasowa wraz ze zdjęciem całunu turyńskiego, że wkrótce zostanie on ponownie wystawiony na widok publiczny. I wtedy wydarzyło się coś dziwnego. W ciele człowieka z całunu mignęła mi czyjaś twarz. Oczywiście całą sprawę zbagatelizowałem. Pomyślałem, że jestem zestresowany i coś mi się wydawało. Całun turyński powrócił do mnie w 2014 roku, kiedy to robiłem wszystko, aby swoje życie poprawić, a zamiast tego w wyniku splotu różnych dziwnych wydarzeń było coraz gorzej. Usilnie szukałem przyczyny i rozwiązania takiego stanu rzeczy. Ponieważ niewytłumaczalny był dla mnie fakt, że tak nagle i bez konkretnego powodu, po kilkunastu latach tak zwanego płynięcia na fali szczęścia, wszystko w moim życiu się sypie. Obraz całunu wciąż krążył mi po głowie, a wraz z nim pojawiła się następująca sentencja. Twarz moja ukryta jest w ciele moim. Próbowałem znaleźć odpowiedź, dlaczego coś wyświetla mi się w głowie i skłania do działania. Wiecie, w takiej sytuacji każdy zadaje sobie pytanie typu: o co tu chodzi, czy ja wariuję, czy to początki schizofrenii i czy to dzieje się naprawdę. Zdecydowałem, że odszukam w internecie i przyjrzę się zdjęciom całunu turyńskiego. Wtedy ponownie dostrzegłem zarys twarzy jakiegoś mężczyzny w klatce piersiowej człowieka z całunu. Ale zobaczcie sami. Widać oczy i źrenice, czoło, włosy, brodę oraz zarys nosa i ust. Ten obraz nie jest wymysłem mojej wyobraźni, ani wizualizacją komputerową. Każdy z Was po odszukaniu zdjęcia całunu turyńskiego w internecie również dostrzeże tą twarz. Zapytałem kilka osób, czy też widzą czyjąś twarz w klatce piersiowej człowieka z całunu. Wszyscy potwierdzili, że tak. Przeszukałem internet i skontaktowałem się z różnymi badaczami całunu turyńskiego, czy czasem ktoś już tego nie odkrył, a ja tylko powielam informacje. Okazało się, że wszyscy widzą to pierwszy raz i tylko jeden z badaczy sugerował, że może to być zjawisko pareidolium. W pewnym momencie pomyślałem, że ta twarz mogłaby być bardziej wyrazista. Wtedy w mojej głowie pojawiła się myśl, coś w stylu sugestii. Złącz przednią i tylnią część całunu turyńskiego. Tak zrobiłem i zanim dopasowałem, spostrzegłem, że sposób, w jaki kliszę uchwyciłem i złączyłem, spowodował, że wyłoniła się twarz. Zastanawiałem się, czyja jest to twarz lub co wyraża i dlaczego nie pasuje do tekstu: twarz moja ukryta jest w ciele moim. Bo przecież
ta twarz nie jest ukryta, tylko ją widać. Ja mam swoją opinię, ale niech każdy sobie sam to oceni. Mijały tygodnie, a sprawy nie posuwały się. Postanowiłem więc odpuścić temat i zająć się własnymi sprawami. Jednak nie na długo, gdyż Saun Teryński ponownie o sobie przypomniał, jakby domagał się oglądania. Nachodziły mi myśli, że skoro z przodu całunu jest twarz mężczyzny w ciele Jezusa, to może widać też coś na plecach. Wreszcie przełamałem się i ponownie obejrzałem zdjęcie całunu, aby przekonać się, czy tak jest. Po raz kolejny okazało się, że dręczące mnie myśli okazały się prawdą, gdyż dostrzegłem na plecach Jezusa wizerunek kobiety. Kiedy przyjrzałem się bliżej, zrozumiałem, że jest to Maryja, Matka Jezusa. Wtedy też wyświetliła mi się w głowie kolejna sentencja. Matka nosiła mnie pod sercem, a teraz ja noszę ją. Zobaczcie. Widać przymknięte oczy, czoło i włosy, nos oraz usta i brodę. Zrozumiałem, że cierpienie matki połączyło się z cierpieniem syna. I na plecach Jezusa wskutek biczowania utworzył się obraz twarzy Maryi, jaką Jezus zapamiętał z czasów swojego dzieciństwa. Ten błogi spokój śpiącej matki był przeciwwagą do cierpienia Jezusa i wyrazem wzajemnej więzi i miłości matki i syna. Ponownie zapytałem znajomych, czy widzą twarz kobiety i potwierdzili, że tak. Bardzo się dziwili, jak to możliwe, że przez tyle lat nikt na świecie tego nie zauważył. Chociaż sami stwierdzili, że twarz Maryi widać dopiero, kiedy im się wskaże, gdzie powinni spojrzeć. Znowu szukałem w internecie, czy ktoś tego nie odkrył, ale okazało się, że byłem pierwszy. Właściwie od tamtej chwili zacząłem wiedzieć i widzieć coraz więcej o całunie turyńskim. Między innymi twarze różnych ludzi, liczby, napisy. Moja głowa była bombardowana różnymi informacjami typu, jak zbudowany jest całun turyński, gdzie mam patrzeć, czego powinienem szukać, jakie są korelacje z pozostałymi wizerunkami i relikwiami, które nie zostały stworzone przez człowieka i nie wiadomo, jak powstały. W sierpniu 2015 roku kilkoro znajomych zasugerowało, że skoro te moje odkrycia i doświadczenia trwają już ponad 2 lata, to może powinienem zainteresować nimi bezpośrednio papieża. Wtedy zdecydowałem się napisać krótki list do nuncjusza apostolskiego w Polsce. Lecz zupełnie mi to nie szło. Stwierdziłem, że pewnie nikt się tym nie zainteresuje, a właściwie to co ja mam do pokazania? Czyjąś twarz wyłaniającą się z klatki piersiowej Jezusa i twarz śpiącej kobiety? Okej, ja wiem, że jest to Maryja, Matka Jezusa, ale czy potrafię to udowodnić? Wtedy siedząc przed komputerem powiedziałem do żony, daję sobie spokój i listu do nuncjusza nie wysyłam, bo w zasadzie to nic sensacyjnego nie mam. I trochę żartobliwie powiedziałem, że gdyby Jezus nagle otworzył oczy, to miałbym to szokujące odkrycie dla całego świata, a tak nie będę się wygłupiał. Wtedy w mojej głowie wyświetliło się polecenie. Złóż przednią i tylnią część całunu oraz sentencja. Ja spojrzę im prosto w oczy, dostrzegą wtedy, że umarłem, a wciąż żyję. Wiecie, to już był 3. raz, kiedy coś mi się wyświetliło, a 2 poprzednie przypadki potwierdziły się. Więc zacząłem intensywnie zastanawiać się, jak mam złożyć wydrukowany na przezroczystych foliach całun turyński. Skoro z jednej strony widać twarz umarłego Jezusa z zamkniętymi oczami, a z drugiej jego poraniony tył głowy, który wyglądał jak kilka połączonych plam. Logika podpowiadała, że z tego połączenia nie może wyjść nic twórczego. Podążając za myślą, złożyłem przednią i tylnią część całunu, róg do rogu, ale nic nie widziałem oprócz bezkształtnego obrazu. Po prostu wszystko się zdawało. I wtedy przypomniał mi się fragment z Ewangelii, że Jezus chowany był w pośpiechu. Pomyślałem, że ci, co go chowali, mogli zrobić coś niedokładnie, na przykład owinąć ciało w całun. Jednocześnie nękała mnie myśl, ja spojrzę im prosto w oczy. Skoro spojrzę im prosto w oczy, to powinienem skupić się na głowie. Po nieudanej pierwszej próbie nie poddałem się i ponownie złożyłem przednią i tylnią część całunu, tylko z lekkim przesunięciem. Ale zobaczcie sami. Widać blask oczu żywego Jezusa. Spójrzcie, jak jest to ciepłe i radosne spojrzenie, pełne wiary w człowieka,
bez pretensji za wcześniejsze cierpienie i śmierć. Zauważcie, że głównie widać oczy, a pozostała część twarzy wyłania się w zarysie, jakby był to moment przenikania ciała przez płótno, gdy Jezus wychodzi z ciemności do jasności. Całą Toryński użyta forma zapisu obrazu to przykład geniuszu Boga. Pomimo, że minęło przeszło 2000 lat, ta technika wciąż nie jest osiągalna dla człowieka. Normalnie, jak zestawilibyśmy wizerunek twarzy człowieka z zamkniętymi oczami z wizerunkiem jego tyłu głowy, to wyszłaby nam jakaś bezkształtna plama. Szczególnie, że na jego powiekach były jeszcze umieszczone pośmiertnie monety. A tu pojawiają się otwarte oczy żywego Jezusa zmartwychwstałego. Jeszcze jedna ważna rzecz. Od momentu odkrycia tych otwartych oczu Jezusa byłem przekonany, że w każdej chwili, gdy ponownie zeskanuję kliszę, uzyskam identyczny obraz. Myliłem się. Gdy na potrzeby tego filmu poproszono mnie o lepszą jakość tego zdjęcia, okazało się, że pomimo wielokrotnych prób skanowania tych samych klisz, już nigdy więcej Jezus nie otworzył oczu. Zawsze miał oczy zamknięte, a obraz był lekko rozmazany. Powróćmy jednak na chwilę do samych zdjęć. Przyznam się, że jak zobaczyłem te oczy, wyłaniające się na ekranie komputera, doznałem lekkiego szoku. Zrozumiałem, co udało mi się odkryć, jak wiele osób na świecie chciałoby, tak jak ja, spojrzeć Jezusowi prosto w oczy. Po tym odkryciu stwierdziłem, że wszystko sfilmuję i upublicznię. To jednak nie był koniec tej historii, gdyż ciągle moją głowę zaprzątała myśl, że powinienem porównać twarz Maryi z Całunu Turyńskiego z jej twarzą powstałą na azteckim płótnie z Guadalupe. A będącym jednocześnie wizerunkiem Maryi, który podobnie jak Całun Turyński nie został ręką ludzką uczyniony. Przyglądając się obydwu twarzom miałem jednak sporo wątpliwości, gdyż w mojej opinii amatora fotografii oba wizerunki były skrajnie różne pod względem kątów nachylenia, twarzy, wielkości, kolorów i samej formy. Twarz Całunu Turyńskiego to biało-czarny zarys twarzy kobiety, który jest jakby poszatkowany śladami po biczowaniu. Natomiast wizerunek z Guadalupe wygląda jak figura woskowa odbita na płaszczu Indianina. Poza tym oczy Maryi z Guadalupe są lekko uchylone, a te z Całunu przymknięte. Na pierwszy rzut oka łączenie tych form wydaje się nie mieć sensu. Wyciąłem z obrazu Maryi z Guadalupe część dotyczącą jej twarzy. Zrobiłem też lustrzane odbicie wizerunku twarzy Maryi i widniejącego na zdjęciu Całunu Turyńskiego. Dopasowałem oba wizerunki twarzy Maryi, połączyłem i zeskanowałem. Następnie lekko powiększyłem i rozjaśniłem obraz. Efekt przeszedł moje oczekiwania, gdyż pojawiła się twarz pięknej kobiety, a oczy i włosy mieniły się. Wygląda na to, że fragment Całunu Turyńskiego ożywia wizerunek z Guadalupe. Na zdjęciu widać, że pomimo nałożenia dwóch różnych wizerunków twarzy kobiety, pochodzących z różnych czasów i kontynentów, Całun Turyński 33 rok Azja, a płótno z Guadalupe 1531 rok Ameryka Północna, widać, że jest to ta sama osoba, czyli Maryja, Matka Jezusa Chrystusa. Odkryłem też niezwykłą zależność. Otóż przesunięcie na foliach o ułamek milimetra tych dwóch złożonych wizerunków powoduje, że wybrane części głowy i oczy Maryi przestają się mienić. Zauważcie jeszcze jedną niesamowitą rzecz, że włosy Maryi z obrazu z Guadalupe mają niebieski połysk. Natomiast włosy Maryi, które są fragmentem z Całunu Turyńskiego, zmieniły kolor z czarno-białego na brązowy. Ale to wciąż nie był koniec. Do mojej głowy napływały kolejne myśli, abym zestawił połączone zdjęcie Maryi z Całunu Turyńskiego i Tilmy z Guadalupe ze zdjęciem Jezusa wykonanego przez brata Elia. Obraz, który zaraz Wam pokażę, potwierdza nie tylko prawdziwość zdjęcia brata Elia, ale przede wszystkim ogromne podobieństwo Maryi i Jezusa, czyli Matki i Syna. To dowód i przesłanie dla tych, którzy podważają istnienie Najświętszej Marii Panny oraz negują jej istotną rolę w życiu Jezusa Chrystusa. Efekt zdjęcia ocencie sami. Spójrzcie, jak wiele Maryja ma cech wspólnych ze swoim Synem Jezusem. Od razu widać anatomiczne pokrewieństwo. Oczywiście Jezus jako mężczyzna ma większą głowę, ale mimo to ich twarze wzajemnie się przenikają. Szczególnie oczy mają niemal identyczne, ale też włosy jakby się ze sobą łączyły. Kontynuując pracę nad przygotowaniem do nakręcenia tego filmu, właśnie zajmowałem się zdjęciem Jezusa zmartwychwstałego z otwartymi oczami, które odkryłem w sierpniu 2015 roku. Nagle moją uwagę przykuły dwie litery I i B, znajdujące się na policzku Jezusa. Zastanawiałem się, co mogą oznaczać.
Nieco powyżej znajduje się też jakby wykaligrafowana litera J, ale o tym później. W tym samym czasie postanowiłem dla relaksu obejrzeć film, w którym pewien badacz podążał po Ziemi Świętej śladami Jezusa. Film trwał około 46 minut, ale dla mnie skończył się w 44 minucie, kiedy to kamera najechała na tabliczkę ze skrótami napisów, które według badacza wisiały nad krzyżem Jezusa. Były to pierwsze litery z każdego wyrazu ze zdania Jezus Nazarejczyk, król żydowski, napisane w trzech językach, greckim, łacińskim i hebrajskim. W ułamku sekundy nastąpiło zjawisko, w którym przed moimi oczami większość liter zniknęła i tylko zostały dwie. To jest I, B. Dostałem odpowiedź na moje pytania, co te litery oznaczają. I, B to skrót od greckiego Jezus Basileus, czyli Jezus Król. Gdy zacząłem się zastanawiać, dlaczego I, B, Jezus Basileus i dlaczego napisane w języku greckim, a nie łacińskim lub hebrajskim, ponownie otrzymałem podpowiedź, że Jezus jest Królem wszystkich i wszystkiego. Podkreślił to, umierając na krzyżu, dla zbawienia wszystkich ludzi, nie tylko Żydów. Jak sam powiedział, królestwo moje nie jest z tego świata. Natomiast napis jest po grecku, gdyż to jest język narodu, który nie brał udziału w ukrzyżowaniu Jezusa. A poza tym słowo Basileus, czyli król, władca, w pewnym sensie zawiera w sobie słowo Jezus. To przenośnia informująca, że Jezus i król to jedno. Sprawdziłem. I rzeczywiście, z części liter wyrazu Basileus ułożymy wyraz Jezus. Dodatkowo zrozumiałem, że skrót IB to rodzaj kodu, który jest jakby nieformalnym podpisem Jezusa i zawiera trzy czynniki identyfikujące i wskazujące. Czas, osobę i funkcję. W wolnym tłumaczeniu skrót IB możemy odczytać Jezus Król, Władca Wszechświata, żyjący w czasach panowania ziemskiego cesarza rzymskiego Tyberiusza. Tym kodem są oznaczone pozostałe wizerunki oblicza Jezusa. Potwierdzają ich autentyczność i powiązanie z całunem turyńskim, gdzie na czole Jezusa naukowcy odkryli litery IB. Iber, będące fragmentem słowa Tiberios. Ale zobaczcie sami. Litery IB na chuście z Manopello. Litery IB na zdjęciu Jezusa wykonanym przez brata Elia Cataldo. Powróćmy jednak do mojego świadectwa. Kiedy to po odkryciu zdjęcia Jezusa Zmartwychwstałego z otwartymi oczami, które to dopełniało tak zwane triduum obrazu, czyli cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, wydawało mi się, że zbliżam się do końca tej niesamowitej przygody z całunem. Przypomniały mi się słowa znajomych, że szkoda, iż nie udało mi się wydobyć z całunu turyńskiego całej twarzy Jezusa Zmartwychwstałego, w lepszej wizualnej jakości, gdyż Jego twarz jest tylko w zarysie i nie widać, że przeszedł przez cierpienie, śmierć, aż do zmartwychwstania. Ich wypowiedź mnie nurtowała, dlatego zacząłem ponownie przyglądać się zdjęciom całunu turyńskiego, który był dla mnie takim podpowiadaczem. Wtedy wyświetliła się w mojej głowie taka sentencja. Jeden jest Bóg od stóp do głów na cztery strony świata. Pomyślałem sobie, o co chodzi? Jakaś kolejna zagadka do rozwiązania? Spojrzałem na całun, konkretnie na liczbę 3, która jest na czole Jezusa i na odwróconą 3, która jest przy stopach Jezusa. Zrozumiałem wtedy, że te trójki oznaczają ukrzyżowanego Jezusa od stóp do głów i na cztery strony świata. W wyobraźni dostrzegłem też podzielony na 5 równych części krzyż, który był wypełniony różnymi twarzami Jezusa z Jego różnych okresów ziemskiego życia. Fotografie na krzyżu też układały się w schemacie 3x3. Poczułem, że to taka przenośnia, że Jezus zakończył swoje 33 lata życia śmiercią na krzyżu. Niestety brakowało jednego wizerunku twarzy Jezusa, aby wypełnić i zamknąć ten obrazowy krzyż. Patrzyłem na ten krzyż i liczbową logikę zdjęć. 1, 3, 1. W pewnym momencie w głowie pojawiła się podpowiedź. 3 w jedną. Wtedy zrozumiałem, że kodem ujawnienia brakującej fotografii jest scalenie 3 twarzy Jezusa z poziomej belki krzyża. W pierwszej chwili wydawało się to irracjonalne, aby z 3 różnych wizerunków mógł powstać kolejny 4.
Szczególnie, że trzeci obraz, oczy duszy Jezusa Zmartwychwstałego, powstał z połączenia dwóch części całunu turyńskiego. Ponowne łączenie powstałego obrazu z obrazem, z którego powstał, wydawało się kompletnie nie mieć sensu, a nawet zaprzeczać jakiejkolwiek logice. Jednak zaufałem Bogu i było warto. To was zaskoczy, ale zobaczcie sami. Jak widać, cuda się zdarzają. Oto zdjęcie szczęśliwej twarzy Jezusa Zmartwychwstałego. Widać błysk w oczach i lekki uśmiech. Jakże różne jest to zdjęcie od umęczonej twarzy z chusty z manopello. Widać, że twarz została mocno zniekształcona w porównaniu z twarzą Jezusa sprzed drogi krzyżowej. Przywołując zapisy ewangeliczne, można zrozumieć, dlaczego uczniowie w pierwszej chwili po zmartwychwstaniu Jezusa mieli problem z Jego rozpoznaniem. Na twarzy Jezusa pojawił się ponownie skrót IB, Jezus Bazileus, czyli Jezus Król, oraz litera J, ze znakiem krzyża stojącego na górze. Ciekawostką niech będzie, że litera J pojawiła się dopiero w języku łacińskim w XVI wieku. Ale co to dla Boga? Kiedy nakładałem na siebie wizerunki trzech twarzy Jezusa, to jest chusty z manopellą, całunu turyńskiego i oczu Jezusa Zmartwychwstałego, to dla mnie amatora było to wyjątkowo trudne, bo wcześniej łączyłem tylko dwie klisze, a nie trzy, i teraz miałem problem z uzyskaniem dobrej jakości obrazu. Wtedy w mojej głowie zrodziła się myśl, żeby wykorzystać już wcześniej wykonane i opublikowane przez zakonnicę Bladinę Schlomer połączenie dwóch wizerunków twarzy Jezusa, to jest chusty z manopello i całunu turyńskiego, i połączyć jej obraz ze zdjęciem oczu Jezusa Zmartwychwstałego, które ja odkryłem. Uzyskałem też inny efekt tego samego zdjęcia, oświetlając połączone obrazy tylko z przodu. Zobaczcie i porównajcie. Odkrycie tego wizerunku twarzy Jezusa Zmartwychwstałego zamyka ten obrazowy krzyż, który niesie dla ludzi pewne przesłanie. Gdyby zamienić obrazowy krzyż na słowa, to brzmiałyby one tak: każdy z nas żyjących, podobnie jak Jezus, ma swój czas ziemskiej egzystencji i wolną wolę. Często też doświadcza cierpienia i niesprawiedliwości. Jednak to, jak pokierujemy naszym życiem, przełoży się na to, gdzie będziemy po śmierci i czy dołączymy do Jezusa. I kiedy już byłem przekonany, że ostatecznie mogę dokończyć scenariusz tego filmu, to przypadkowo, w momencie przeglądania różnych zgromadzonych materiałów, dotknąłem wydrukowanym na przezroczystej folii zdjęciem Jezusa Zmartwychwstałego do zdjęcia chusty z Oviedo, czyli tej, którą założono Jezusowi pośmiertnie na twarz przy zdejmowaniu z krzyża. Na nałożonych i zeskanowanych foliach pojawiła się intensywnie czerwona krew, jakby dopiero co wypłynęła, i czyjeś oko z widoczną źrenicą. Tego oka i krwi nie ma w tym miejscu, ani na chuście z Oviedo, ani na zdjęciu Jezusa Zmartwychwstałego. Po pojawieniu się tego obrazu znowu coś przez wiele dni nie dawało mi spokoju. Nie mogłem spać, a to oko inspirowało mnie, żebym się przyglądał. Jakbym miał znaleźć rozwiązanie lub coś wyjaśnić. Jednocześnie przez kilka dni dość często wyświetlała mi się w głowie taka scena z dnia śmierci Jezusa, kiedy ktoś podchodzi do krzyża, staje na jakimś podwyższeniu i zakłada chustę na twarz i część głowy Jezusa. W momencie, gdy chce założyć ją na tył, pochyla głowę Jezusa do przodu i wtedy krew z ust zaczyna intensywnie wypływać. Zaskoczony rozmiarem wycieku, próbuję go szybko powstrzymać, zawijając zwisający dłuższym bokiem kawałek chusty. I w ten sposób tworzy podwójną warstwę na twarzy Chrystusa. Idąc tropem własnych myśli, wydrukowałem dwa zdjęcia chusty z Oviedo na przezroczystych kliszach i starałem się logicznie dopasowywać szczegóły. W pewnym momencie okazało się, że w określonym układzie dwie części chusty idealnie do siebie pasują. Plamy z krwi łączą się i pokrywają. Dostrzegłem wtedy zabarwiony owal głowy. Pozostało tylko dopasować twarz Jezusa. Próbowałem dopasować twarz z chusty z manopello, a następnie z całunu turyńskiego. Niestety po przyłożeniu nic się nie działo. Byłem już zrezygnowany, gdy wyświetliła się w mojej głowie taka sentencja: przelana krew pieczętuje śmierć.
Pomyślałem, przecież krew pojawiła się, kiedy przyłożyłem zdjęcie Jezusa Zmartwychwstałego do zdjęcia chusty z Owiedu. Zacząłem dopasowywać, aż w końcu ślady krwi widniejące na chuście z Owiedu idealnie pokryły się ze śladami na zdjęciu Jezusa Zmartwychwstałego. Zobaczcie sami. Widać wypływ krwi z ust i nosa oraz plamę ponad głową Jezusa. To krew z części chusty, która dotykała poranionej głowy Jezusa, a dokładnie włosów. Pojawiła się też na czole wspomniana pieczęć śmierci. To data śmierci Jezusa, wskazująca 33 rok. Oraz ponownie litery IB, Jezus Bazileus, czyli Jezus Król. Jego nieformalny podpis. Sposób zapisu dla ułatwienia wam odczytu dość nieudolnie, ale zakreśliłem. Spójrzcie jeszcze na orientacyjne umieszczenie głowy Jezusa na chuście z Owiedu. Prawdopodobnie w tym miejscu przebiegała nieregularna linia zawinięcia drugiej, dolnej części chusty na twarz Jezusa. To zdjęcie jest zaprzeczeniem dotychczasowej opinii badaczy, którzy umieszczali głowę Jezusa w poziomie chusty, a nie w pionie i w zupełnie innym miejscu. Podsumowując, po tym wszystkim, co wam pokazałem, a osobiście doświadczyłem w latach 2013-2016, mogę bez zająknięcia powiedzieć, że nie ma innego Syna Bożego jak Jezus Chrystus i polemika na temat Jego istnienia i boskości wydaje mi się zbędną. Jeżeli ktoś z was do tej pory nie wierzył w opisywaną w Ewangeliach historię Jezusa z Nazaretu lub przechodzi obecnie kryzys wiary, to właśnie w sposób obrazowy otrzymał potwierdzenie Jego życia, cierpienia, śmierci i najważniejsze zmartwychwstania. Natomiast sceptyką jestem gotowy udowodnić wszystko to, co w tym filmie zaprezentowałem. Wspomnę też, że całun turyński i inne relikwie zawierają jeszcze inne tajemnice, których w tym filmie nie pokazałem, gdyż zajęłoby to zbyt dużo czasu. A poza tym, moja niezwykła przygoda wciąż trwa. I tak na koniec. Znajomi po obejrzeniu tego materiału często pytają mnie, czy rozumiem, jaki jest cel tego przesłania i dlaczego Bóg tak się przed ludźmi odsłania, pokazując tak wiele i właśnie teraz. Odpowiem. Wystarczy spojrzeć, jakie w dzisiejszym świecie panują relacje między ludźmi i jak słaba jest wiara w Boga. Jak łatwo też zaciera się różnica między dobrem a złem i jak szybko kłamstwo zastępuje prawdę. I już naprawdę kończąc, niech ta moja ewangelizacja obrazem będzie dla was taką iskrą rozpalającą rozważania o Bogu i własnym życiu. Amen.